Cześć, jak widzicie, dotarła dzisiaj do mnie obudowa Silentium PC Brutus M25 i chciałbym o niej dzisiaj powiedzieć parę rzeczy, których myślę nie znajdziecie. Może mnie trochę zaskoczyło co do ceny i jakości, ale jednak ma ta obudowa kilka mankamentów, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. Tak więc zapraszam. Od razu przenosimy się na top obudowy i może trochę o samej budowie. Tak jak widzicie, jest tu włącznik złączony na mikrofon i głośniki, ewentualnie słuchawki, slot na kartę SD i micro SD, przełącznik obrotu wentylatorów, przycisk reset, dwa porty USB 2.0, jeden port USB 3.0 oraz stacja dokująca do dysków. Przenosimy się trochę dalej. No wiecie, tutaj jest jedna z ciekawszych wad, z którymi ja się spotkałem. Mianowicie u mnie radiator, nie wiem czy chyba widać, od procesora jest ułożony w taki sposób, że wydmuchuje powietrze do góry. I podczas gdy wydmuchuje to powietrze, ta plastikowa nakładka, ten filtr, można tak powiedzieć, od jakiegoś większego kurzu, dosyć mocno się nagrzewa i po prostu jeszcze od nowości trochę go czuć, że tak powiem. W sumie to chyba tyle. Mogłyby być troszkę te otwory większe, wtedy myślę, że łatwiej by było, to powietrze by się wydostawało z obudowy gorące i nie byłoby tego problemu. Przenieśmy się trochę niżej, może powiem trochę o śledziach montażowych. Tam też jest w sumie trzy większe problemy. Jesteśmy już w środku obudowy. Tutaj chciałem Wam pokazać w sumie trzy mankamenty. Jeden jest taki, że pierwszy śledź jest po prostu wyłamany od nowości. Nie wiem, czy tak jest ze wszystkich. Do mnie dotarła taka obudowa z wyłamanym tym śledziem. No i oczywiście nie mam tutaj nic, żadnego złącza, aby zamontować. Tutaj jest już radiator odmostka i zaczyna się od tego drugiego w sumie na układzie płyty złącza i wygląda to tak, że jeżeli montuję kartę graficzną, muszę ją zamontować w ten sposób. Wtedy te dwa śledzie zostają i są one niewykorzystywane, z czego ten górny jest po prostu pusty, ponieważ nie ma zaślepki. Drugim mankamentem jest to, że po prostu te śledzie są wyłamywane, nie są po prostu wyjmowane czy wykręcane, co by było dużo fajniejsze, przynajmniej ja tak uważam, że za tą kwotę obudowa mogłaby już być przystosowana w takie śledzie, ponieważ nie jest to jakiś wielki koszt. No i wtedy muszę zamontować tą kartę graficzną pod kartę muzyczną pod kartą graficzną. Jak widzicie, jest to kolejny problem, ponieważ no, wentylatory od karty graficznej nie są w stanie pobrać tyle powietrza, aby ją dosyć dobrze schłodzić. No i przez to się ona przegrzewa. I tutaj jest trzeci mankament, ponieważ mam tutaj złącze w płycie głównej PCI i mógłbym w sumie zamontować w nim tą kartę dźwiękową. Jednak nie mogę, ponieważ ten ostatni śledź, to jest oczywiście nie śledź, tylko jest to grill jakiś ozdobny, którego nie możemy wyjąć. I w tym momencie muszę wymienić całą płytę główną, aby móc po prostu wykorzystać tą obudowę w pełni, tak jakby mnie to, tak jakby mi to odpowiadało. No i tutaj, jak już Wam opowiedziałem o tych trzech mankamentach, są to w sumie moim zdaniem największe problemy. Myślę, że opowiedziałem Wam już o mankamentach tej obudowy. Jeżeli podobał się Wam filmik, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Oczywiście subskrybujcie kanał, ponieważ już niedługo kolejne testy, może jakieś gameplaye. Zobaczymy. Do następnego. Cześć.